ważymy. Skąd? Nie, najpierw położymy sobie, najpierw włączymy wagę. Cyk, poczekamy aż się włączy, są na kilogramy. To teraz połóż pojemnik. No. I teraz naciśnij tarę. I zrobiło się zero, czyli jest tarowany. I teraz masz nasypać 260 gramów mąki pszennej. Elegancko, cudownie. Przywitasz się z widzami, tymi, co nas podglądają? Witam. Witajcie, drodzy widzowie. Dzisiaj razem z Jagodą, z Domu Pachnącego Żywicą i z Robertem. Z Domu Pachnącego Żywicą. Przygotowujemy specjalnie dla siebie, ale przy okazji również dla was, bo będziecie mogli popatrzeć. Co dziś przygotujemy? Muffiny. Muffiny, ale jakie? Niezwykłe muffiny. Muffiny z buraków, tak. To będą muffiny czekoladowe z burakami. Pewnie będzie mnóstwo cięć różnych. Bo chcemy jak najbardziej, żeby ten film był jak najbardziej skonsolidowany i krótki. I dzisiejszy przepis czerpiemy ze strony. Jaka to jest strona? Link będzie w opisie. Mojewypieki.com. No. Link będzie w opisie. No, link in the description. No. No, robiliśmy już muffiny razem, prawda? No. Ale z zupełnie na innego przepisu. Tak, z zupełnie innego przepisu. Ale kiedy to było? Oj, dawno temu. I nie były z burakami, tylko z czekoladą. A teraz mają być muffiny czekoladowe z burakami. Buraki mamy już starte, ugotowane najpierw, obrane i starte, dlatego występuje w rękawiczkach. Bo... Ty nie, już nie będziemy musieli. Mamy zważoną mąkę. Nie, jest 259. Przepis pokaże się gdzieś tu, na te muffiny. I oczywiście będzie także w opisie. Jest takie magiczne, że magicznym, tak, w magicznym czasie, magicznym czasem. Teraz zważymy sobie kakao, bo zapomnieliśmy go zważyć przedtem. Tu jest łyżeczka, cyk, a tu jest kakao. I ja mam tego sypać? Tego masz sypać 35 gramów. Mamy? Dobra, zamykaj. O, 35! No cudownie, idealnie. Nawet nam zostało jeszcze kakao trochę. Super. To mamy przygotowane. Teraz cukier jeszcze. Ja cukru mamy wrzucić 150 gramów. Ale coś tutaj się nam wrzuciło. Czekaj, zobaczymy. Popłażę tarę. Na razie nic nie rób. Jeszcze raz tarę. I teraz mam bieg 150 gramów. 150? Mhm. Już nam braknie cukru teraz, będę musiał lecieć po następny kilogram. 128, dobra, cyk, ja się dosypię tutaj. 135, 138, 139, 140. Dobra, 161, będzie słodsze. Będą słodsze muffiny. To już ściągnę. Będą słodsze muffiny. To już ściągnę. Nie, już możemy zacząć wsypywać. Dobrze. To bo jeszcze nam zostało tylko... to, co jest mokre. Dwa jajka i, okay, i olej. Pierwsze wsypimy buraki. To ja się tego nie wykam. Dobra, to ja wrzucam buraki. Ja mam, a ja mam tutaj łyżkę. Fajnie, że masz łyżkę. To się nagrywa? Przepraszam, czy konie mnie słyszą? I teraz, mi ktoś nie wierzy, że to są buraki. Przy cieście marchewkowym pewnie roboty jest tyle samo. No i suche, możemy tak teraz, wsypuj. Nie, ale czekaj, mąkę przesiejemy. Mamy takie tutaj urządzenie do przesiewania. Żeby ją napowietrzyć. I będą przez to pulchniejsze. Te nasze muffinki. Będzie więcej powietrza pomiędzy cząsteczkami mąki. I między innymi dlatego też mąkę tortową. Tak, zaraz cukier wsypiesz. Już nie przez to, nie? Nie, nie, tylko tutaj przez tą mąkę. Ale się nie zrobiła góra. Yeti na niej zamieszka. Yeti? Yeti. A, bo jest biała góra. Tak? Mogę już? Tak, możesz wsypać cukier. No. Możesz wsypać... Kakao. Kakao. 2 łyżeczki proszku do pieczenia. Mąka to wezmę. To nie jest istotne. A, tak? Jedno jajko misia rysia. I drugie jajeczko, misia rysia. Uwaga, już nie. Proszę bardzo, teraz możesz wziąć tę ubijaczkę i roztrzepać. Tak? A nie, fajnie. Nie no, ostatnio to jest moje zajęcie. Rozbij jeszcze żółtka, żeby był, wiesz, rozdziabany.
Jajka możemy odłożyć. Dobra. To teraz tak, 150 ml oleju. Bo nie mamy maślanki ani kefiru. Teraz będę musiał się nieźle męczyć z mieszaniem tego. Wrzucaj jaja. Już? No. Dobra. Daj mi rózgę. A to już do zlewu. I zaczynamy zabawę z mieszaniem tego łatawca. No, generalnie teraz chodzi o to, żeby zrobić bez grudek. Już się wysypuje. Żeby zrobić to ciasto bez grudek. Żeby było równe. Dobrze, baby. Ale piękny kolorek. Fajny, nie? Buraczkowy. Widać? Jaki piękny. On nie jest tylko czekoladowy, tylko taki buraczkowy jak buraki. Wiesz co jeszcze musimy wlać? Co? Jeszcze musimy pół łyżeczki octu wlać tutaj. Okay. Mhm. Tak malutko. Ocet dodamy. Wiesz po co? Po to, żeby zadziałała soda razem z kwasem. Zacznie wytwarzać dwutlenek węgla. I będą takie pulchniejsze te nasze muffinki. Ile? No to jest cała łyżeczka. Mhm. To musi połowę z tego. Tyle? Mhm, dawaj. Już mogę? Tak, możesz tam wrzucić i możesz schować ocet. A teraz możesz wziąć formę do muffinków. Do muffinek? Formę do muffinek. I mam to rozłożyć? Tak, i porozkładać normalnie. Właśnie, dlatego to wzięłam. Ale chcesz to... przelewamy tutaj, tak? Przelewamy tak. Czyli teraz łyżka. Ale fajny kolor. No świetny jest ten kolor, popatrzcie. No a taki pan Kleks miał taką taki wielkę. Śliwkowy, jakby powidła, nie? Śliwkowe, no, jeszcze zanim gotowane. No. Takie jak świeżutkie, jakby zmiksować śliwki węgierki. Tyk. No to ładuj. Dobre. Ty ładuj, a ja pójdę tylko pijesz, tak żeby... No wiedziałam, właśnie. Wiedziałam. Tak 3/4 tych papilotek, nie? Tyle? No nie, to jest mniej niż połowa. Aha, czyli więcej niż połowa? Więcej niż połowa, tak. Jak widać, tego ciasta na muffinki, ciasta muffinowego będzie więcej niż na te 12 sztuk, które tutaj mamy. Więc przygotujemy sobie jeszcze w zapasie, w odwodzie blachę i rozłożymy na niej papilotki, ale nie papierowe, tylko silikonowe. Od razu mówię, że ty je będziesz mył. Tadam! Piękny kolor, nieprawdaż? Kiedyś kupiłem takie silikonowe papilotki, żeby robić kotlety w nich. Zamiast smażyć, to żeby piec kotleciki. I głównie chodziło o kotlety dla jaroszów, czyli dla wegetarian. To dla Zuzki. Na przykład dla Zuzki. Pozdrawiam z anteny! Kogo to pozdrawiasz z anteny? Zuzę! Ona wie, jak ona to ogląda, to wie, o kogo chodzi. Zuza, jeśli to oglądasz, to wiesz, o kogo chodzi. Dokładnie. Ty masz dobrze, bo możesz sobie brać się do rąk. Jak ja mam dobrze, to możemy się zamienić. Nie! Mi się akurat podoba. No to spotkamy się za jakieś pół godziny. Jak ja nałożę. Z widzami. Tylko Biedronka nie ma ogonka, tylko Biedronka ogonka. Chodź pożegnać ci tam. No to tyle nam wyszło z tego przepisu. 2, 4, 6, 8 takich grubych buł. To wszystko gorące jeszcze jest, ale bardzo pięknie pachnie czekoladowo. Bardzo pięknie pachnie czekoladowo. Oczywiście upiekły się normalnie. I mają teraz taki czekoladowy kolor. Trochę jednak jest troszeczkę inny. Jeszcze nie będziemy tego jeść, kochani. Najpierw musi wystygnąć. To co? Polecamy ten przepis.
No, w sumie nie jadłam, ale okej. Okay. Polecamy ten przepis. Dobra, pozdrawiamy Państwa serdecznie, pozdrawiamy. Do następnego razu, cześć. I łapa w górę. Poparzona. Poparzona łapa w górę. Do następnego razu, cześć. Siema.